Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Cyberpunk 2077. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, a my kontynuujemy questa, którego zaczęliśmy w poprzednim odcinku o godzinie 15 oczywiście. Już są. Ja z nimi pogadam. Będą kłopoty? Nie. Chyba. Cześć, boss. Panam! Jak tam nasz? Telefonu nie odbiera. Już do niego nie dzwoń. Masz jaja, dziewczyno. A to co? Bonus? Pracujemy razem. Zmieniasz tych wspólników jak rękawiczki, dziewczyno. Masz. Towar pierwsza klasa. Wszystko okej? Okay? Sprawdź konto. Zaokrągli się ładnie za parę minut. Polecam się. Ale to chyba Rogue powinna mi zapłacić. Jesteś w porządku. Masz coś ekstra. Jedziemy. Dobrze poszło. Chodź, napijemy się. Kolejny plakat. Gdzieś tutaj jest graffiti. O. Mam nadzieję, że to nerwuska dobrze się sprawuje. Powodzenia. Nasz jest martwy. Brawo. Ciekawe, co chcieliście w ten sposób osiągnąć. Bo nie wierzę, że chodziło tylko o urażone ego. Nie bylibyście aż takimi idiotami, prawda? Rafeni dojechani i Sixtrici zadowoleni. To dobry dzień dla pana Palmer. Dzień się nie skończył. Może czymś mnie jeszcze wkurzysz. Miejmy nadzieję, że nie. Jeszcze mi wpierdoli. Hej, Noah. Hej. Interesy czy nowi znajomi? Zgadnij. U ciebie wszystko gra? Kręcili się tu jeszcze? Rafeni? Nie. Od tamtego razu cisza. Kiedyś wrócą, ale nie takich sukienkotów tak najpierw przetrzymała. Co podać? Dwa brozefy. Co właściwie było w tej paczce dla streetów? Nie widziałeś? Baloperidol, jakieś prochy dla cyberpsychali. Handlują tym? No, sprzedają towar czarnym klinikom i Reaper.com, z którymi mają układy. No to co? Za ten twój wóz! Dzięki za wszystko, wspólniku. O jebaniutka. Jeszcze jedno, proszę. Dzięki, Noah. Daj znać, jakbyście jeszcze czegoś potrzebowali. Jak myślisz? Rafenów mamy z głowy? O nie, nie, nie. Oni są jak karaluchy. Nie wytępisz ich. Ale na razie mamy spokój. Zanim ogarną się po tej rozrubie, minie trochę czasu. Chciałabyś wrócić do Aldecaldos? Nie mówię teraz, zaraz, ale kiedyś? Nie wiem. Z jednej strony poza klanem nie mam nikogo. Cholera, ja właściwie nie znam innego życia. Ale? Jeśli nie jestem w klanie, to kim jestem? Kim będę, jeśli zostanę w Night City? Mogłabyś zacząć od nowa. Da się. Co? Na razie nieźle mi idzie palenie kolejnych mostów. Mówisz o Rogue? Nie, ale dzięki, że mi o niej przypomniałeś. Vi, a
Myślisz, że z nią dałoby się zacząć od nowa? Wygląda na taką, która stawia na właściwych ludzi. Dogadacie się. No dobra, teraz moja kolej. Co z Andersem Hellmanem? Mam już wstępny plan, ale muszę się z tym wszystkim przespać, okombinować i potem ustalimy szczegóły. W sumie najlepiej byłoby tu wynająć pokoje. Stąd będziemy mieć bliżej. Zebralibyśmy się do roboty koło północy, żeby się nie rzucać w oczy. Pasuje? A może wynajmiemy jeden pokój? Super pomysł. Noa ma tu w większości pokoi po dwa łóżka. Zaoszczędzimy kasę. Nie to miałem na myśli. A co konkretnie miałeś na myśli? Po prostu cieszę się, że cię poznałem. I może... Ja też się cieszę, Vi. To mógł być kurewsko ciężki dzień, ale dzięki tobie wyszło inaczej. No, to może jakoś to uczcimy? Jasne. Możemy to uczcić. Ale nie dzisiaj, bo już padam na pysk. No, a weźmiemy jeden pokój, podwójny. Tylko na tę noc. Idę się przespać trochę. Cały ten stres zaczyna ze mnie schodzić. Pewnie walnę się do wyra i od razu zasnę. Ty też lepiej odpocznij. To dopiero początek. Taki mam plan. Dobranoc. A to gdzie wywiało? Dobra, bo tu jest chyba sklep, nie? Tak. Więc zanim sobie pójdziemy dalej, to szybciutko ogarnę sobie ekwipuneczek. Szturmowy. 271, dobra, to ten jest lepszy. Ten rewolwer zostawię, ale tak czy siak sprawdzę, czy nie ma lepszego rewolweru. 285, no jest. Dobra. I kosa. Chociaż nie użyłam, to też sprawdźmy. Tutaj mamy gorsze. Tutaj są lepsze, ale tu mam dwie modyfikacje możliwe, bo to jest złoty item. Dobra. O. Okej. Dobra, tak. Najpierw rupię cię. Czemu niektóre rzeczy pyta mnie, czy chcę sprzedać, a niektóre nie? O kurna, ile tego miałem. Ten jest lepszy w ogóle. Nie, złoty sobie zostawimy. Może coś z nim jeszcze się uda porobić. Dobra.
Pozostawiam, niedużo to waży. 22 udźwigu mamy, dobra. I teraz tak, tu musimy sobie kosę wsadzić, to. I tutaj jest do modyfikacji, nie ma. Aha, te modyfikacje się sprzedają razem z itemem? O kurde, może być lipa. Dobra, i jeszcze jedna rzecz, wejdźmy sobie w postać. Mamy 3 punkty atutu. No najbardziej bym tutaj coś w incie chciał jeszcze poszaleć. Pokonaj przeciwnika. A ja nie mam co na razie, muszę najpierw punkty wydać. Te zwykłe, podstawowe, żeby cokolwiek tu porobić. No dobra, zapiszę sobie szybkim zapisem i lecimy do garażu, do pana. Mogę jakoś pomóc? Nie, już kończę. Jakimś cudem Rafeni spierdolili mi geometrię. Jak się spało? Znośnie. A ty? Wyspałaś się? Jakieś... W porządku, pogadamy później. Jakieś koszmary miałeś w nocy. Krzyczałeś. Serio? Spoko. Jestem przyzwyczajona. Jak Mitch i Skorpion wrócili z wojny, to rzucali się każdej nocy. Przez wiele miesięcy. Cokolwiek to jest, przejdzie ci. Oby. Wykombinowałaś coś w sprawie Hellmana? No jasne. Popatrz. No to opowiadaj. Ten klucz to jesteśmy my, nie? Przecinak to AV-ka, a śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Czemu chcesz zestrzelić AV-kę właśnie tam? Bo gdy zaryje w ziemię, będziemy musieli ją jak najszybciej zlokalizować i przejąć tego twojego gościa. A tamta okolica to typowa kalifornijska pustynia. Płasko, sucho i pusto. Będziemy ich mieli jak na dłoni. Czekaj, wyjaśnij mi to jeszcze raz. Klucz to jest nasz wóz, tak? Tak. Przecinak to AV-ka, śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. No a zaciskacz to elektrownia mikrofalowa. Nasz sposób na tę AV-kę. Elektrownia? Czekaj, chcesz użyć impulsu EMP? Brawo. Ale jak? Nie wygenerujemy takiego impulsu na zawołanie. Założymy się. Podjedziemy pod kolektor, włamiemy się do środka i przesterujemy panele. Jak tylko AV-ka znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. Czyli napęd, systemy nawigacyjne? Komunikacje, wszystko się stopi. Nie będą mieli szans. Pamiętaj, że potrzebuję Hellmana żywego. Byłoby miło, gdyby ta AV-ka nie wyleciała przy okazji w powietrze. Wiem przecież. Ale i tak lepiej, żeby Hellman zapiął pasy. Jak nam się uda, to gość nie będzie miał miękkiego lądowania. Nie jesteś zbyt dużą optymistką? Nie mamy pewności, że oni przelecą nad elektrownią. Nie mamy i nie musimy. Zobaczysz. Czeka nas ostra jazda, ale nie pożałujesz. Mam wszystko obczajone. No dobra, to jedziemy. Super. Wsiadaj szybko, bo zimno jest. Kto jest właścicielem tej elektrowni? Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga za rządowe sznurki? Zastanawiam się tylko, komu za chwilę nadepniemy na odcisk. Rozejrzyj się. Zasada jest prosta. Jeśli coś widzisz, to należy to do korporacji. Lubisz zadzierać z korpami, co? Myślisz? Chociaż nie. Poprawka. Rogue, nasz... Rafeni. Chodzisz na grząski teren, Vi? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. W takim razie to chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to? A co? Gramy w 20 pytań? No powiedz. Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu. Byłaś jego szoferem? Jechał w bagażniku.
Martwy. Martwy? Długa historia. Może kiedyś ci opowiem. No kurde, chętnie bym posłuchał, nie? Dobra, przewijmy to może, no, dojedźmy szybciej. To jest właśnie troszeczkę głupie, że dojeżdżamy od razu... Dojeżdżamy do Tamy. O. Tu robimy krótki przystanek. To dlatego. Skalibrujemy cię zwierzyczką. Będziesz mógł obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. Podepnij się tutaj. Musimy tracić czas na tę kalibrację? Musimy. Chyba, że strzelałeś już z takiej wieżyczki bez wspomagania. W ruchu, jak cię napierdalają z każdej strony i szło ci zajebiście. Ale coś mi się nie wydaje. Więc nie wydziwiaj, tylko się wpinaj. Jak mam się podpiąć? Normalnie osobistym? No a jak. Tylko uważaj na wtyk. Czasem nie łapie. Wpięte. Chwilka. Diagnostyka musi przejść. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób Panam za chwilę pozna Johnego Silverhanda. Na jakimś kurwa wygwizdowie. Gratuluję. Ej, ty masz chyba zawirusowany implant. Ten w karkowym. Mam w głowie bioprocesor działający niezależnie ode mnie. Dlatego pewnie twoja diagnostyka to flagowała. Mhm, może. Ale żadne dane nie wyciekną z niego łączem personalnym. Twój wóz jest bezpieczny. Dobra. Wierzę, że niczego nie spierdolisz. Okej, jedziemy z tym. Widzisz ten szajs tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Dobrze, dawaj następny cel. Pojedynczym. Okej, jeszcze jeden. Ciągłym teraz. W porządku, kończymy to. I co? Nie było tak źle. Kalibracja spoko, ale przydałaby ci się aktualizacja softu. Skaner, kontrolery, jakieś dwie generacje do tyłu. Lepsze rzeczy można dostać na kabuki za pół darmo. Pomogę ci jakby co. Dobra, dobra, ważne, że działa. No i gdzie ta elektrownia? Zaraz zobaczysz. Znam miejsce, z którego będziemy mogli się rozejrzeć. Tylko się upewnię, czy okolica jest czysta. Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, porwanie korporacyjnego chujka. Odmieniasz słowo korporacyjny przez wszystkie przypadki, czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy. Może coś w tym jest. To, co się stało, musi jakoś na nas wpływać. Jesteś do mnie bardziej podobny, niż ci się zdaje. Wkrótce się o tym przekonasz. Ale to działa w obie strony. Może to ty upodabniasz się do mnie? Nie sądzę. Zastanawia mnie w sumie jedna rzecz. Czy jak się rozłączymy, to Johnny Silverhand się pojawi jako prawdziwy? Patrz, to wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Ta elektrownia obsługuje całe miasto? Chuj wie. Spoko, niedługo się przekonamy. Te anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Gdybyśmy wywołali reakcję łańcuchową w kolektorze... To każda z tych anten wyemituje silny impuls EMP. I AV-ka wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jebnąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak wejdziemy do elektrowni, przeciążysz systemy. Ja zrobię obejście dla detonatora. No to zacznę od transformatorów. Rozreguluję napięcie, to zresztą pójdzie szybciej. No, zajebisty pomysł, tylko... Tak, tak, wiem. Konwertery. Ale one nie będą problemem. Po prostu podkręcę wszystko na maksa. No to się widzę, rozumiemy. Co teraz? Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazd do elektrowni z lotem AV-ki. Jasne. Zbieramy się. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zestrzeleniu AV-ki? Sama? Nie. A co? Elektrownia mikrofalowa, impuls, sieć,
Nieźle to wszystko wykombinowałaś. Szacun. Dzięki. To kwestia sposobu myślenia. Potrójne R. Potrójne R? Rekonesans, reakcja, realizacja. Jest tak. Za cokolwiek się bierzesz, robisz trzy rzeczy. Najpierw orientujesz się, czym dysponujesz i z czym musisz sobie poradzić. Rekonesans. Potem opierasz cały plan na tych dwóch zmiennych. To reakcja. No i w końcu realizujesz plan. Proste. Jednym słowem, rozgryzłaś życie. Żebyś wiedział. Potrójne R. Niczego ci więcej do szczęścia nie potrzeba. No, może z wyjątkiem zimnego browara. Ta metoda potrójnego R, to jakiś twój patent? Nie. Nauczyłam się tego w Aldecaldos. Od Micza i Skorpiona. Szkolili ich z takich rzeczy na wojnie. Parę razy już się przydało i teraz też się przyda. A co jeśli coś pójdzie nie tak? No kurwa, to improwizujesz. A co myślałeś, że właśnie ci sprzedałam niezawodny sposób na sukces? Powiem tak, prawie się nabrałem. Wi, rozbrajasz mnie czasem. Cofam swoje słowa. Wolę ją wyruchać niż Judy. Ona jest fajniejsza. Zaraz będziemy na miejscu. Pamiętaj, robimy wjazd, rozpierdalamy system i zjeżdżamy stamtąd. Trzymaj się! Może szarpnąć! Przygotuj się! Okej, jestem gotowy. Drony! Zajmę się nimi! Zdejmij te gówna, zanim na to strzelają! Wystarczy! To wszystkie? Pod warunkiem, że się pośpieszymy. Znajdź panele. Ja podpinam detonator. Szybko! Aj, kurwa. Znajdź panele. Spokojnie. Tylko spokojnie. Cholera panam, nie wiem, czy nie przegięliśmy. Przeżyjesz. Okej. Widzisz to? Wszystko mruga jak pojebane. Chciałaś na maksa, to masz na maksa. Zajebiście. Ale lepiej stąd zjeżdżajmy, bo nas usmaży. Spierdalajcie stąd, zanim coś się stanie z chipem. Dzięki za dobrą radę. A już miałem urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbaski, uważaj, parawan. Uważaj, następny może... Johnny? Kurwa. Okej. Jest okej. Kurwa. Kurwa. Spierdalaj stąd. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. A co z detonatorem? Działa? Jest git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. Zaczajmy się na tamtym klifie. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. Dobra. Masz. Zawsze chciałem nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. Nawet nie zorientują się, co ich zmiotło z nieba. A tak swoją drogą... Niedługo pierdolniemy w wartą miliony eurobaksów własność Kang Tao. Jak się z tym czujesz? Zdecydowanie potrzebuję tego pierdolnięcia w moim życiu. No i to właśnie chciałam usłyszeć. O, ciekawe. Co? Cisza. Szum miasta, ludzkie głosy, zapachy. Nie ma tego, znikło.
Nawet wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałem już, że cisza w ogóle istnieje. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałem, że to twój odświeżacz w samochodzie. Wal się! Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej afałki. Leci! Od strony Pacyfiki! Dobra, przygotuj się. Jeszcze chwila. Jeszcze. Teraz! No to boom! Cholera, co jest? Szlak by to wszystko. Kurwa. Dostała! Panam, silniki ciągle działają. Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać. Czekaj chwilę. Panom, co ty wyprawiasz? I tak to się robi! Traci wysokość. Mamy bydlaka. Jedziemy. Oj, ty później mamy też będziesz miała. Po takim jebnięciu nie ma szans, żeby się utrzymała w powietrzu. Będą musieli lądować awaryjnie albo się rozbiją. Wyłapałeś to? Odbij. AV-ka. Nie widzę oznaczeń. Tracą wysokość. To Mitch i Skorpion. Jesteś? Co oni odpierdalają? Chodź. Przy generatorach. Jedź za nimi. Zaraz ruszam w twoją stronę. Może Mitch, problem Skorpion, baterii sam panem, się... Nie zbliżajcie się do AV-ki. Powtarzam. Nie zbliżajcie się do AV-ki. Po drodze, bo zacznę zabawę bez ciebie. Do Kang Tao. Poczekajcie na mnie albo spierdalajcie stąd. Pewnie chcą im pomóc, ale nie wiedzą, że to korpy. To jest kurwa samobójstwo! Impuls zakłóca nadajniki, nie słyszą mnie! Mam trójkę na radarze. Drony? Tak, przygotuj się. Chcą nas spowolnić. Musimy to ominąć. Musimy dotrzeć do Mitcha i Skorpiona. Kurwa pana, mam problem! Coś się zaczęło. Cholera, wysiadło wspomaganie. Naprawię to, trzymaj się przez chwilę i jedziemy na autopilocie. Zaciął się sukinsyn. Kurwa, siedzą nam na ogonie. Wiem! Pierdolone zatrzaski, nie chcą puścić. Jeszcze chwila. Kurwa! Panem! Nic mi nie będzie, okej? Powinno już działać. Przynajmniej przez chwilę. Chwila powinna nam wystarczyć. Spadła! Za tamtym wzgórzem! Mamy je z głowy! Ach, kurwa! Panam, wszystko okej? Okay? Pierdolony rykoszet! Dasz radę? Ach, spoko, przeżyję. Ej, ziom! Gdzie jesteś? Halo! Jasne! Skorpio! Nadawajcie na otwartym kanale w pobliżu wraku, bo może jeszcze się was nie spodziewają! Ja pierdolę! Coś się stało. Słyszałeś te strzały? Wi, im się coś musiało stać. Sprawdźmy to. Jest wrak. Ale nie widzę ani Skorpiona, ani Mitcha. Chyba przeterminowane. Ach, chuj. Wi, podepnij się do drona. Zeskanujemy okolice. Musimy wiedzieć, co się dzieje. Ale skanowanie z dronem zrobimy już w kolejnym odcinku. No teraz to tyle. Dzięki za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i widzimy się w kolejnym odcinku jutro o godzinie 15. Miłego popołudnia. Trzymaj się. Cześć.